Hej, z tej strony Maniek. Witam Was na moim kanale Tata Gra w Gry. Dzisiaj pierwsze spotkanie z grą Plants vs. Zombies 2. Jeszcze w nią w ogóle nie grałem. Znowuż popowiedział mi o niej mój syn. Mówi, tato, tato, weź zagraj. Mówi, bardzo fajna, skoro Ci się roślinki poprzednie spodobały. A mówi, Ty grasz na smartfonie, to sobie zainstaluj. No i zainstalowałem. I pojedziemy, zobaczymy. Co to jest za gra? Nowy profil. No dobrze, nazwiemy się jakoś. A że nazywam się zawsze. Nie jest dłużej. Nie będzie. Maniek. Okej. Maniek. No to pojedziemy. Pierwszą część grałem dawno, dawno temu. Naprawdę przypadła mi do gustu. I się zaczyna. Damy troszkę głośniej. Wow! Aha, to takie przedstawienie. Ładnie to wygląda. Okay. Plants vs. Zombies. It's about time. No okej, okay, zagramy. Maniac House, okej, okay, no. Aha, czyli podobna zasada jak w pierwszej części. Dobra, przerzuć tutaj. Gdzieś tam podstawy widziałem, jak grał mój syn, ale jakoś mnie to nigdy nie ciągnęło. Też the funny. No ok, zbieramy. Rozumiem. Ok. Excellent, tylko posadzić następną. Ok. No dobrze, nie puścić, no wiadomo. No i idzie pierwszy. No i są naprawdę te zombiaki są niesamowite. Brains! No dobra, postawimy jeszcze jeden. Huge wave. Jeszcze trzy wystarczą, żeby to podstawowe. No jedzie flagowy. Jeszcze jednego. Całkiem. No ale powiem wam szczerze, naprawdę, że jak na darmowe gierki można się zachwycić czymś takim, no bo reasumując, no przypominając sobie gierki sprzed kilkunastu lat, jak człowiek grał, ile trzeba było płacić za te kwadraty, no tak było. O, otrzymujemy słoneczko. A darmowe gry, które teraz dają na smartfona, no to jest szok, szok naprawdę, jak one są ładne, jak one pięknie wyglądają. Dobra, jedziemy dalej. Było trochę więcej, co pewnie. Aha, tylko je rozwijają. O, słoneczko. To zawsze z tej strony się jak najdalej, jak zażre słoneczko, to nie będzie. W sumie to i tak jest taki poradnik na początek. Słoneczko. Stówę. No, poczekamy. W sumie to tylko trzy są. Do znaczenia, to możemy stawiać tutaj. Trafiłem? O, trafiłem akurat. Dobra, to dajemy dalej. Jak na taki poradnik, to po prostu będzie łatwo. Idziemy. Dbało się o detale w tej grze, to naprawdę no wyrywać z butów, no ktoś poświęcił, tak jak patrzę, naprawdę dużo czasu, żeby... Czekajcie, tutaj dołożymy, bo się zaczyna gęsto robić. Dużo czasu, żeby stworzyć coś takiego i jeszcze oddawać to za darmo. No, mikropłatności rządzą, no to niewątpliwe. To, że tak prawdę powiedziawszy, no nie jest nigdzie napisane, że trzeba płacić, tak? Chcesz szybciej przejść czy coś, no to nie ma problemu, zapłać, ale... nie jest to wymagane. Można spokojnie pewnie przejść gierkę bez mikropłatności. Będzie trwało to dłużej. No i jak ładnie. Co to jest? Ziemniak jakiś. O, to jest ziemniak. Walnut.
Tak jest. Aha. W tą stronę? Zaraz, wait. Mogę spłonąć, wait, tak to. No okej. Okay. Usunąć, tak? Okej. Okej. Słoneczko. Ale ma trzech, szkoda, że nie dołożyli. I tak mechanika, tak prawdę powiedziawszy, zostaje ta sama. Gorzej tak dziwnie, bo wcześniej to grałem wam na komputerze, bo widzę jeszcze zaraz. Smartfony wtedy nie wchodziły. O cholerka. Tu się chyba zagadałem. I wcześniej grało się w pierwszą część, pamiętam, na komputerze grałem. Ta myszka. Teraz tak. Maniac House, dobre. Okej. O, nie trafiłem tutaj akurat. No, to się szybko w miarę regeneruje, żeby postawić. O, nie będzie bardziej wytrzymały. To może tutaj położymy. Albo tutaj. Bo za 3 kawałek, bo to muszę chyba zerwać tego zimnego. Jakiś czas to trwa. Łe, to miałem, ten też słaby jest. Dobra. Ale się odnawia już dłużej. Aha. Huge wave. Dobra, to postawimy tu. O, dobra, dobra, tutaj. To pewnie będzie dłużej. Rzeźbi. Groszek. Okej. Mogę postawić tak ładnie. I kolejno. Co to jest? Wygląda na jakąś potato, mina ziemniaczana. Dobra. Pan garnkowy. No dobra. O, i dołożyli. Proszę, to już na maksa jedziemy. Zaczyna się chyba poważna rozgrywka. Ciągle trening. Kurka, wolna, nie kwiatucha. Dawaj już tego tutaj. A, to już trzeba. Gruszka. Dobra, kwiatka też musimy. To jest dobre właśnie wybrać, czy postawić groszka, czy postawić kwiatkę. No, tutaj trzeba już by było... Myśmy mówił, tato, na pierwszej linii stawiaj zawsze soneczko. Jak najlepiej, okej. Niech będzie. Myślałby człowiek w jego wieku, to o, kto tam pomyślał o jakichś telefonach, smartfonach, tabletach, na dwór, kijak i w wojnę człowiek się bawi. Teraz bez komentarza. O, tutaj 25, to możemy położyć o taką minę. Ciekawe to, zobaczymy jak to działa. No, wybuchnie? Co jest? A, ona Jezu. To nie idzie tutaj. Podejrzewam, że będzie jeszcze bardziej wytrzymały. To może ustawimy tutaj. No, po dwie. O, ten to już jest kozak. To chyba trzeba się produkować, żeby go... No. No właśnie. Zaczynają się powoli schody.
225, dobra, to możemy to zaminować teren. Tu dołożymy. Tu dołożymy. No, tu na dwie to byłby problem. Monetka. Zbierać, żeby potem kupić coś. No okej, okay, okej. Okay. Będziemy zbierać. Mina. Dołożymy może tutaj. Czyli musi wyrosnąć jakiś czas, żeby... Teraz to mogą mi już tutaj naskoczyć. No tu jeszcze dołożymy. Dobra. O! Co to? Sos jakiś. No cześć. Okej. Tak. Kick out, Durman, dobry gościu. Wehikuł czasu. Penny na tego. Szalony Dave, okej. No tak, jestem. No to tako potrzebne, żeby się w czasie cofnąć? Okej. Okay. No. O co tu chodzi? Wow! Egipt. Dobra, myślę, że to zostawimy na następny odcinek. Będziemy powolutku sobie rozpracowywać tą grę. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.